Jestem malarzem. Nikt mnie nie kocha, nocne życie mnie męczy. Chyba zrobię skandal. Quel beau pejzaż! Kwiatki, ptaszki, robaczki. Praca twórcza na łonie natury to idealne lekarstwo na mój biedny system nerwowy. Przyroda! Jakie to bogactwo tematów dla malarza! Bo można namalować portret wesołej rolniczki polnej, zwierzątko, takie, siakie lub owakie, lub pieska. Co jest? Czyżby wał korbowy? Trudno. Widocznie los tak chciał. A więc plener i do dzieła. Kwiatuszek! Jaki śliczny! Nigdy nie rozumiałem kwiatów, ale go wezmę. O! Jestem nad morzem! Ile tematów malarskich! Jaka szkoda, że nie jestem marynistą. No bo spójrzmy. Marynarz! Marynarz graficzny. Wioska rybacka! Rybaczka! Co znaczą te ruchy tektoniczne? To matka natura dopinguje mnie do pracy. Tak, kosmos mnie zawsze niepokoił. Do pracy, do pracy, do pracy! Przecież w tych warunkach nie mogę się skoncentrować. Dawniej nie znosiłem muzyki klasycznej, a teraz młodzieżowej. Czyżby starość? Słońce, słoneczko! Jakie cieplutkie! Jakie elastyczne! Parzy!
czyżby znowu jakieś bodźce estetyczne? No tak, ptaszki. Ptaszki kreseczki. Do pracy, do pracy, do pracy! No, to już jest jakieś takie, prawda? No cóż, to już jest powiedzmy jakieś. Nareszcie teraz! Nareszcie teraz mam koncepcję! Panie latarniku, czy właśnie teraz, kiedy pracuję twórczo, kiedy nareszcie udało mi się coś stworzyć, musi pan przeprowadzać próby latarni morskiej? We mnie coś tkwi, ale co? Muszę zajrzeć do swojej podświadomości, do mózgu, aby w ośrodku pamięci znaleźć odpowiedź na pytanie, dlaczego jestem właśnie taki, a nie inny. Twoją żoną, Fabianie. Ty nigdy nie miałeś talentu. Dlatego mam kochanka! Uwaga, proszę państwa, przerywamy transmisję sportową, aby nadać komunikat o zaginionym. Dnia tego a tego, o godzinie tej a tej, wyszedł z domu i dotychczas nie powrócił znany artysta malarz, poniedziałkowo naiwny, Fabian Ewaryst Dobdziak. Był ubrany i miał brodę, a oto jego fotografia. Boga, chłopaki, czy się mnie nie poznali? Ktokolwiek wiedziałby cokolwiek o losie zaginionego, proszony jest o zawiadomienie kogokolwiek lub jego żony Korduli. Obecnie wystąpi z apelem żona zaginionego Kordula Dobdziak. Kochany ty mój, gdziekolwiek jesteś, wróć do mnie! To nieprawda, ja żartowałam, nazywając cię nieutalentowanym idiotą. Ty masz talent, ty jesteś zdolny, ty jesteś zdolny do wszystkiego, ja cię znam. Ty jeszcze sobie zrobisz coś złego.